Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami taką bardzo przyjemną, fajną praktyką, tak zwanego oddechu pudełkowego. Jest to praktyka, która pomaga powrócić do siebie, pomaga w ugruntowaniu, ale jest też takim bardzo prostym sposobem na oddzielenie się od natarczywych myśli, z takim dobrym sposobem oddzielenia się troszeczkę od takich stanów emocjonalnych, które gdzieś automatycznie nas zabierają. Jest to taki oddech, który pomaga właśnie troszeczkę się wyciszyć, zebrać do kupy, mówiąc kolokwialnie. I tak, dzisiaj chciałbym Wam coś takiego pokazać. Można to praktykować w każdym momencie dnia, czy to w autobusie, czy to podczas obierania warzyw, czy to podczas oglądania telewizji, czy kanału Twojego ulubionego na YouTubie. W każdym razie dzisiaj Was przez to przeprowadzę, ale rozpoczniemy tę praktykę od tego, co zwykle, czyli od praktyki zakorzenienia się w ciele. Więc tak jak teraz oglądasz ze mną wideo, słuchasz mnie i patrzysz na mnie, zobacz, czy moja obecność, moje oczy i uśmiech i właśnie połączenie buzia-serce pozwalają ci troszeczkę powrócić do siebie. Rozejrzyj się po pokoju, w którym jesteś. Zdaj sobie sprawę, że oto jesteś w pokoju, siedzisz bądź leżysz, ewentualnie może ktoś stoi, albo jeżeli oglądasz to w jakimś miejscu, które jest publiczne, to usiądź. Zobacz, jakby to było poczuć ciężar swojego ciała. Chwilę pozwolić sobie na zatrzymanie. Jestem w tym pokoju, jestem w tym miejscu. Zwróć uwagę na powietrze, czy jest cieplejsze, czy zimniejsze od powietrza na twojej skórze. Może się pojawić ziewanie albo wzdychanie. Jak poczujesz, że jesteś obecny, to za chwilę przejdziemy do oddechu pudełkowego. Więc tą część ugruntowania, kiedy będziesz praktykować, praktykowała, praktykował oddychanie pudełkowe, możesz opuścić, ale oczywiście zapraszam do częstego orientowania się, do praktyki zakorzeniania tu i teraz. Czasami jeszcze pomaga takie zatrzymanie się i takie powiedzenie: mój umysł jest tutaj, moje ciało jest tutaj i moje uczucia są tutaj. Jestem tu. I właśnie teraz będziemy przechodzić do oddechu pudełkowego. Na czym to polega? Będziemy brać wdech poprzez brzuch na 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A następnie od razu będziemy robić wydech również na 5. Raz, dwa, 3, 4, 5. Co jest istotne, aby wdech nie był poprzez szczyty płuc i uniesienie barków do góry. Tutaj cała ta część od przepony do góry się praktycznie nie rusza, a oddychamy tylko brzuchem, przeponowo. Tak? Więc możesz sobie położyć jedną rękę na klatce piersiowej i jak widzisz, że podczas oddechu ona rośnie, to znaczy, że oddech jest spłytki. I prawdopodobnie większa ilość tlenu będzie mogła spowodować hiperwentylację albo aktywizację różnych niepotrzebnych w tej chwili uczuć. Więc jedna dłoń może być na klatce piersiowej, druga na brzuchu i wtedy na wdechu. Możesz poczuć, czy dłoń na brzuchu delikatnie się wypycha do przodu, a na wydechu delikatnie z brzuchem się chowa.
Więc za chwilę przejdziemy do oddychania pudełkowego. Pięć wdechów, pięć wydechów będę pokazywał. Uwaga, zaczynamy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Ok, mamy takie pierwsze przejście przez to, żebyś mogła wiedzieć, w jaki sposób będziemy oddychać. Teraz, co dalej? Możesz albo popatrzeć w jakiś punkt przed tobą i skupić na nim wzrok, albo zamknąć oczy. Ewentualnie w czasie oddychania na 5 i na 5 fajnie jest wewnętrznie liczyć 1, 2, 3, 4, 5, co zaangażuje nasz umysł do liczenia. Oraz, jeżeli jest to możliwe, możesz tutaj zaangażować swoją interocepcję i zobaczyć, jak czujesz się w swoim ciele. Więc sprawdź dwa warianty: z zamkniętymi oczami i z otwartymi oczami. I za chwilę zrobimy tę praktykę przez około 5 minut. Będę pokazywał to. W pewnym momencie możliwe, że nie powiem wdech, wydech. Gdybyś w którymś momencie się zgubił, zgubiła, zacznij od początku. Gdyby zaczęło się kręcić w głowie, prawdopodobnie oddychasz szczytem płuc. Ok. Poczuj swoje ciało, poczuj nogi na ziemi, zamknij bądź otwórz oczy i zaczynamy. Wdech. Wydech. 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 Wdech. Wydech.
To dech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Okej, i powróć do normalnego wdechu i wydechu. Rozejrzyj się po pokoju, po miejscu, w którym jesteś. Popatrz na mnie. Zobacz, czy możesz poczuć mój uśmiech, spojrzenie w kierunku ciebie. Nawet kiedy cię nie widzę, to poprzez mój system zaangażowania społecznego wyobrażam sobie ciebie, kiedy się na mnie patrzysz. I z tego miejsca może się pojawić we mnie życzliwość. Ja od razu tą życzliwość przekazuję tobie. Więc ta praktyka oddechu pudełkowego, zobacz, jak się czujesz teraz. Więc możesz ją stosować w momentach, kiedy widzisz, że się za dużo dzieje, potrzebujesz trochę się dotlenić, trochę się skoncentrować. Może nawet przed jakąś pracą, może przed jakimś zadaniem. Mogę na przykład, nie wiem, robić cokolwiek i robiąc to cokolwiek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Więc może to być równie dobrze podczas siedzenia, podczas marszu. Tak, co jest ważne, nie oddychać szczytem płuc, a brzuchem. Mam nadzieję, że ta technika Ci się spodobała, była pomocna. Jeżeli podobało Ci się, jeżeli chcesz, to napisz w komentarzu. Jeżeli również masz jakieś pytania a propos tego, albo chcesz się podzielić swoimi obserwacjami, również zapraszam do napisania w komentarzu i oczywiście subskrybowania tego skromnego, małego kanału. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa!